Cześć. W czasie tego wykładu zapoznacie się z poematem heroikomicznym Ignacego Krasickiego pod tytułem Monachomachia, z jego treścią i problematyką. Dowiecie się również, czym jest poemat heroikomiczny, a także skąd się wywodzi. Zapraszam. Poemat heroikomiczny to gatunek o charakterze epickim lub mieszanym, ukształtowany już w antyku. Jest parodią eposu bohaterskiego, czyli naśladuje epos pod względem pewnych cech w celu ośmieszenia go. Epos bohaterski przedstawia przygody legendarnych bądź mitologicznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Najsłynniejszymi antycznymi eposami bohaterskimi są Iliada i Odyseja, autorstwa Homera. Mamy tam przedstawione przygody wojowników, herosów, Greków i Trojan, którzy walczyli w wojnie trojańskiej. Co jest cechą charakterystyczną eposu bohaterskiego? Przede wszystkim jego podniosły styl, wzniosły język, którym opisywane są wydarzenia. Poemat heroikomiczny posługuje się również takim samym wzniosłym, patetycznym stylem, ale opisuje wydarzenia błahe, często absurdalne. To połączenie wysokiego stylu i błahej treści stanowi kontrast, na którym opiera się komizm tego gatunku. Poemat heroikomiczny znany był już w czasach starożytnych. Za pierwszy taki utwór uważa się dzieło powstałe w V wieku, będące parodią Iliady i Odysei, a opisujące wojnę żab z myszami. Monachomachia to jeden z trzech, oprócz Myszeidy i Antymonachomachii, poematów heroikomicznych Ignacego Krasickiego. Utwór ukazał się anonimowo w 1778 roku w Lipsku i we Lwowie. Jego ukazanie się wywołało ogromną dyskusję i falę protestów. Mimo że dzieło było anonimowe, nie trudno było odgadnąć autora, ponieważ utwór uderzał ostrą krytyką w zakony duchowne, na głowę Krasickiego posypały się gromy. Oskarżono go o ośmieszenie stanu duchownego oraz religii w ogóle, a dodatkowo oburzało to, że poeta kalał niejako własne gniazdo. Sam był przecież przedstawicielem stanu duchownego, biskupem warmińskim. Krasicki bronił się, że utwór został wydany bez jego zgody i wiedzy. W rezultacie, w odpowiedzi na liczne zarzuty autora, opublikował w 1780 roku Antymonachomachię, również poemat heroikomiczny, w którym rzekomo miał odwołać wszystkie zarzuty postawione w Monachomachii. Jednak wnikliwa lektura Antymonachomachii uświadamia czytelnika, że poeta jedynie potwierdził i wzmocnił poprzednie zarzuty. Jaka była treść Monachomachii i co tak bardzo oburzało krytykę? Akcja utworu dzieje się w polskim mieście, którego nie znamy z nazwy, ale najprawdopodobniej chodzi o Przemyśl. Czas akcji nie jest dokładnie określony, ale jest to z pewnością druga połowa XVIII wieku, czasy współczesne Krasickiemu. Tematem utworu jest spór, jaki wznieca Eris, mityczna bogini zgody, między dwoma zakonami, dominikanów i karmelitów. Co jest przedmiotem sporu? Do końca nie wiadomo. W każdym razie dominikanie postanawiają wyzwać swoich przeciwników, braci karmelitów, na scholastyczną dysputę. Wśród bohaterów zakonu dominikanów mamy m.in. takie postacie jak ojciec Gaudenty, ojciec Hyacynt, natomiast karmelici to na przykład ojciec Hilary, ojciec Raimund, brat Kleofas i inni. Kiedy u karmelitów zjawiają się posłańcy, właśnie ojciec Hyacynt i ojciec Gaudenty, którzy przychodzą wyzwać ich na teologiczną dysputę, karmelici zastanawiają się, jakie podjąć działania. Pada pomysł zorganizowania pijackiego pojedynku, jednakże karmelici szybko dochodzą do wniosku, że w tej konkurencji z dominikanami nie mają szans. Pijemy my nieźle, ale lepiej oni. Pozostaje więc dysputa teologiczna, walka na argumenty. Karmelita, ojciec Elizeusz, przypomina sobie, że gdzieś w klasztorze znajduje się dawno zapomniana przez wszystkich biblioteka, którą ostatnio odwiedzono jakieś 30 lat temu. Bracia postanawiają więc sięgnąć do ksiąg i przygotować się do dysputy. W dyspucie bierze udział wielu zakonników z różnych zakonów.
Oprócz karmelitów i dominikanów są też bracia franciszkanie, bonifratrzy, a nawet jezuici. Dyskusja ma być jednak prowadzona zgodnie ze sztywnymi, schematycznymi zasadami średniowiecznej scholastyki. Nie ma tu miejsca na odwagę, wysuwaniu nowych tez, rządzą utarte schematy myślowe. Argumenty szybko się kończą i dysputa przeradza się w regularną bijatykę. Następuje szeroki opis bitwy, podczas której księgi stają się narzędziem walki, a braciszkowie nie przebierają w środkach. Lecą sandały i trepki i pasy, pękły i kufle na łbach hartowanych. Ogólną walkę i wrzawę zamęt kończy dopiero niespodziewane wniesienie pucharu. Sądząc z czci i pietyzmu, z jakim go wnoszono, można by myśleć, że jest to najświętszy sakrament. Jednak puchar okazuje się po prostu pięknym naczyniem wypełnionym po brzegi winem. Tak więc wino i wspólne picie godzi skłóconych, nie umiejących dyskutować braci. Główną ideą utworu jest ośmieszenie próżniaczego stylu życia zakonów żebraczych. Krasicki krytykuje lenistwo zakonników, ich nieuctwo, głupotę, pijaństwo, brak jakichkolwiek zasad moralnych, kutliwość. Ideą zakonów żebraczych było prowadzenie ascetycznego, skupionego na modlitwie trybu życia. Tymczasem poeta pokazuje, w co obróciła się ta idea, w jaki sposób cel istnienia klasztorów kontemplacyjnych został spaczony. Zamiast oddawać się modlitwie, skupieniu i ascezie, bracia oddawali się jedzeniu, piciu oraz spaniu. Zacofana publiczność zarzucała Krasickiemu wrogość wobec religii. Kościół był oburzony, że biskup odważył się zaatakować duchowieństwo. Tymczasem pisarz atakował nie samą religię, a jedynie wynaturzone stany zakonne. Nie uderzał w konkretne osoby, pokazywał raczej pewne zachowania, cechy charakteru wspólne wielu duchownym. W swoim utworze piętnował nieuctwo braci zakonnych, ubogą duchowość, brak religijnego zapału, który zastępowano obłudą religijną, brak jakiejkolwiek użyteczności społecznej. Klasztory bywały w XVIII wieku prawdziwą ostoją zacofania i ciemnoty. Utwór Krasickiego miał więc dobitnie pokazać zagrożenie płynące z ich strony. Tekst utworu niewątpliwie bawi nas i śmieszy. Dlaczego? Głównym powodem, jak już wcześniej wspomniałem, jest zestawienie błahej treści z podniosłym, wysokim stylem eposu. Jakie jeszcze środki zastosował poeta, aby utwór był zabawny i wywoływał gorzki, co prawda, ale zawsze uśmiech? Jednym z chwytów charakterystycznych dla tego poematu jest ostry dowcip językowy. Autor nie przebiera w słowach. Nazywa mnichów wielebnym głupstwem, świętymi próżniakami czy świętą prostotą. Podkreślając bezgraniczną wiarę ówczesnego wiernego ludu w świętość i prawość zakonu. Zwracają też uwagę dowcipne imiona mnichów, na przykład Hermenegildus od siedmiu boleści czy Gerwazy od zielonych świątek. W sposób satyryczny przedstawiona jest też na przykład uczona dysputa między braćmi. Tutaj w celu ośmieszenia poeta posłużył się parodią stylu retorycznego obecnego w średniowiecznych dysputach scholastycznych i saskim baroku. Wypowiedzi braci zakonnych są zawiłe, zagmatwane, dyskutanci silą się na erudycję, stosują niepotrzebne, nadmierne, rozbudowane porównania. Monachomachia obfituje w sentencje i złote myśli, które przetrwały po dziś dzień. Nic nie straciły na swojej aktualności. Już pierwsze słowa utworu mają charakter uniwersalnej złotej myśli. Nie wszystko złoto, co się święci z góry. Narrator ostrzega nas, że pozory często mogą mylić. W sformułowaniu szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych, zachęca do obiektywnej i sprawiedliwej oceny uczynków ludzi bez względu na stanowisko i pozycję społeczną danej osoby. W pieśni trzeciej ojciec Elizeusz stwierdza ze smutkiem, że minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty. Podsumowując tym samym dotychczasowy szlachecki i próżniaczy styl życia poprzedniej epoki. Monachomachia jest typowym utworem oświeceniowym. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że realizuje oświeceniowy program Bawiąc uczyć. Celem tego poematu jest nie tylko wykpienie i ośmieszenie określonych warstw społecznych czy zachowań ludzkich. Ośmieszenie jest tylko środkiem do realizacji celu, a prawdziwym celem jest pouczenie, czyli uświadomienie wszelkich złych działań związanych z ówczesnym duchowieństwem i wskazanie drogi naprawy. Taką drogą jest tutaj na przykład realizacja oświeceniowego modelu wychowania poprzez naukę, zdobywanie wiedzy, racjonalne myślenie. Klasycystyczna literatura oświeceniowa stawiała sobie za cel ukazanie narodowych wad i przywar, jako wskazanie zagrożenia dla przyszłości kraju. Taki właśnie program realizował również utwór Krasickiego pod tytułem Monachomachia. Ponadto Krasicki atakuje sposób funkcjonowania ówczesnych zakonów, zwłaszcza zaś uderza w zakony żebracze, ośmiesza nadmierną ilość klasztorów w Polsce, pisząc już na samym początku. W mieście było 3 karczmy, bram 4 ułomki, klasztorów 9 i gdzieniegdzie domki. Filozofowie i pisarze oświecenia atakowali instytucje zakonne jako sprzeczne z zasadami zdrowego rozsądku, relikty średniowiecznych obyczajów. Krasicki częściowo podpisywał się pod tą ideą, choć doceniał rangę i użyteczność zakonów ściśle związanych z edukacją, jak jezuici i pijarzy. Dlatego też te zakony nie zostały wprost zaatakowane w Monachomachii. Cechą również świadczącą o przynależności do literatury oświeceniowej są liczne odwołania do kultury antycznej. Sam gatunek utworu jest bezpośrednim nawiązaniem do Homera i jego naśladowców. W treści utworu znajdujemy nawiązania do greckich bogów i innych mitologicznych bohaterów, np. do Eris, Parysa, Morfeusza czy Atlasa. Podsumujmy. W czasie tego wykładu dowiedzieliście się, czym jest poemat heroikomiczny, zapoznaliście się z treścią utworu Monachomachia Krasickiego, poznaliście cechy wspólne poematu heroikomicznego z eposem antycznym oraz te cechy, które go od tego eposu odróżniają. Wiecie już, dlaczego Monachomachia jest typowym utworem oświeceniowym. Jeśli chcecie podsumować wiedzę z tej lekcji, odsyłam Was do testu, który znajduje się pod filmem. Powodzenia!